Witamy Was w programie Idź pod prąd dla młodzieży. Dzisiaj ze mną w studiu wyjątkowi goście. Małgorzata Zawrocka, wielokrotna mistrzyni świata i Europy w karate tradycyjnym, zdobywczyni Pucharu Świata, aktualna mistrzyni Europy, licencjonowany trener i sędzia klasy międzynarodowej. Witamy. Dzień dobry Państwu, jakie miłe przedstawienie na wejście. I Marcelina Witek, wielokrotna rekordzistka i medalistka Mistrzostw Polski, mistrzyni świata studentów i brązowa medalistka Mistrzostw Europy. Dzień Witamy. Dobry, hej. I dzisiaj będziemy zadawały pytania. Może pierwsze pytanie. W jakim wieku zaczęły Panie uprawiać sport i dlaczego właśnie on? To pierwszy? Mogę pierwszy. Okej. Pytanie jest takie... ja zaczęłam trenować, jak miałam... Bardzo mała byłam, miałam 6 lat. Dlaczego to się zaczęło? Pytanie było bardzo proste, w takim sensie, że co mam zrobić, żeby być zdrowym? Jak byłam bardzo małą dziewczynką, miałam bardzo duże problemy ze zdrowiem, miałam krzywy kręgosłup, lekarze zabraniali mi biegać, skakać, nosić więcej niż kilogram, aż na pewno nigdy nie będzie pani sportowcem. No i dzięki Bogu był mój tato, który trochę większą inteligencją się wykazał i zapisał mnie najpierw na wiele takich rehabilitacji, na jakąś gimnastykę. Udało się, że dostałam miejsce na basen, na basenie, który był, teraz jest tak naprawdę w każdym miejscu, prawie w każdej szkole dzieci chodzą na zajęcia spływania. 25 lat temu, no już ponad, nie było w ogóle basenów, ale udało się, że dostałam się do grupy bardzo dobrego instruktora, pana Zuchniewskiego, ale rok później niestety zamknęli basen, no i trzeba było coś dalej zrobić, żeby nie wylądować na wózku inwalidzkim. No i z pomocą przyszedł sensei Mirosław Elwart, no i tak zaczęła się moja droga w sporcie. Jeśli chodzi o mnie, to tak naprawdę tata zachęcił mnie do trenowania. Oczywiście nie kierował mnie w żaden sposób na konkurencję rzutoszczepem, tylko po prostu miałam cokolwiek robić, żeby nie siedzieć przed komputerem, bo taki był docelowy zamysł. Miałam 12 lat i tak naprawdę 3 próby. 3 razy przychodziłam z tatą razem na treningi. To oczywiście początkowa była zabawa, gra, jakaś tam po prostu trening typowo ogólnorozwojowy. No i dwa razy jakoś tak do końca nie spodobało mi się, ale to tylko dlatego, że ja byłam najmłodsza z tej grupy i tak troszeczkę się nie czułam w niej, bo jak wiadomo, młoda osoba, troszeczkę byłam zawstydzona, ale już za trzecim razem, już jak się odważyłam, już 2 razy byłam, więc już znałam te osoby, to już odważyłam się i od tamtej pory tak naprawdę trenuję. Przez pierwszy rok trenuję, no to spróbuję mnie trenować. No i tak zaczęła się nasza współpraca. I tak naprawdę miał wiedzę teoretyczną, bo także trzeba mieć również życie prywatne i nie można o tym zapominać, bo to jest niestety bardzo ważne i te wsparcie, które później się uzyskuje dzięki temu, też jest bardzo istotne. No tutaj Marcelina bardzo ważny temat poruszyła, priorytetów w życiu, żeby to nie było tak, że we wszystkim się zatracimy, a tracimy rzeczywistość, bo rzeczywiście no, mój obóz sportowy wygląda dokładnie tak samo, kończymy czasami po 22, a jeszcze jak chcemy coś dopracować, czy na przykład pracujemy w drużynach, bo ja przede wszystkim reprezentuję sport indywidualny, tak jak i ty, ale też pracujemy w drużynach, czy w kata drużynowym, czy NBU, to są takie pokazy, no to często się zdarzało tak, że pracowaliśmy jeszcze po godzinach. I rzeczywiście, mówiłaś Agatko o wyrzeczeniach, to w pewnym momencie się nie patrzy na te wyrzeczenia, bo widzisz tak wyraźnie cel, że te wszystkie inne rzeczy, których jakby nie doświadczasz, masz wrażenie, że one są tak mało istotne, są tak mało ważne. To dążenie twoje do celu, które sobie wyznaczyłeś i wszystkie inne rzeczy, które robisz oprócz tego dookoła, zupełnie jakby zabierają ci czas na myślenie o głupotach.
Tak myślę. I tak samo jak Marcelina powiedziała, trzeba mieć jakby pilnować swoich priorytetów. Ja też jestem po studiach, też jestem zawodową pielęgniarką, oprócz tego i trenerem, i sędzią klasy międzynarodowej, więc to nie jest tak, że tylko jest samo startowanie w zawodach, tylko chodzi o to, żeby być takim, u mnie coś to na studiach mówiło, patrzenie holistyczne, czyli całościowo na człowieka, że nie jesteś tylko maszyną do zdobywania medali, ale przede wszystkim masz być człowiekiem i sobą dużo reprezentować. A co jest taką najlepszą motywacją do właśnie ćwiczeń i taką, żeby się nie poddawać po prostu, bo to musi być ciężkie? Dla mnie na pewno to jest wyznaczenie sobie celu i myślę, że to nie tylko w sporcie, bo jak się jest na bardzo ciężkim treningu i masz zrobić kolejną pompkę, masz zrobić kolejne powtórzenie, gdzie już u nas to się mówi, trening bez wiadra to jest trening stracony. Nie wiem, czy ktoś zna pojęcie tego, żeby zwymiotować z wysiłku, ale to jeżeli ktoś tego nie doświadczył, to moim zdaniem on tak naprawdę nigdy nie zrobił porządnego treningu. Ale jeżeli masz rzeczywiście wyznaczony taki cel, to zdajesz sobie sprawę z tego, ja sobie zawsze mówiłam w ten sposób, jeżeli ja odpuszczę choć jedno ćwiczenie, to może to jest właśnie to ćwiczenie, które przez to nie doprowadzi mnie do Mistrzostwa Świata. I ode mnie to zależy, bo nikt za mnie tego nie zrobi. I jeżeli ja przegram, to ja mogę mieć pretensje tylko do siebie. I to była dla mnie motywacja. Ja mam dokładnie tak samo, tak naprawdę, bo obie jesteśmy sportowcami, obie jesteśmy indywidualistkami i myślę, że to u nas się pokrywa i u nas jest tak samo. Ja mam takie podejście, że ja zawsze, jak trener powie 10, to ja zrobię 11. Jak trener powie, nie przekracza 11, to ja zrobię 12. O te dwa chcę zawsze być lepsza. Ta motywacja buduje się we mnie tak naprawdę, bo ja wiem, czego ja chcę. Akurat to jest dobry temat tego, co się wydarzyło w obecnym roku. Kontuzja, niestety, różne zawirowania w związku, brak uczestnictwa w Mistrzostwach Europy. No i ta motywacja mogła się troszeczkę mogło jej zabraknąć tak naprawdę, bo nie ukrywam, że to był trudny czas dla mnie, bardzo. Bo jeszcze doszły tutaj problemy zdrowotne mojego chłopaka, także to tutaj bardzo dużo się wydarzyło w moim życiu, ale na początku było ciężko. Nie będę ukrywać, bo było. Ale później sobie powiedziałam, nie, koniec, przeżyłam to, czas leczy rany, przetrawiłam, powiedziałam sobie, odcinam to, co było, zamykam ten rozdział, rozpoczynam nowy. I teraz dążę do tego, żeby wyleczyć się jak najszybciej, żeby po prostu w pełni być zdrową i żeby móc te treningi wykonywać tak, jak chcę i żeby w końcu stanąć na tym podium w przyszłym roku na Mistrzostwach Świata. Może się uda, mam nadzieję, żeby się na nie zakwalifikować i będę robiła wszystko, żeby po prostu tam się znaleźć. Myślę, że ważne jest, żebyście też, czy ci, którzy będą mieli nas okazję posłuchać, bądź dla was takie, pamiętajcie, że to nigdy nie jest tak, że wszystko nam wychodzi. No, dokładnie. I właśnie dla mnie jeszcze taką drugą motywacją było to, że wiem, że inni na mnie patrzą. I dlatego, że my reprezentujemy kraj, my mamy orła na piersi, ja wiem, że stoi za mną cała Polska. I z tyłu za mną było mnóstwo dziewczyn, które chciałyby być dzisiaj na moim miejscu. Więc ja nie reprezentuję tylko siebie, ja reprezentuję wszystkie dziewczyny, które może dzisiaj chciałyby być na moim miejscu i mieć moją szansę. Więc no to jest takie, to jest taka, myślę, dość duża motywacja, ale nie zapominajcie też, że jest nam czasem trudno się kolejny dzień podnieść, gdzie zakwasy są takie, że po schodach się schodzi nie na stojąco, tylko na siedząco. Się zsuwasz z schodów, bo nie masz po prostu siły się ruszyć. No i czasami marzysz o tym, żeby po prostu się tylko położyć i nic więcej. I do łóżka na obozie idziesz na czworaka i po prostu wyłącza ci się zasilanie. Tak, ale jak ty się nie poddasz, to znaczy, że no to jest sprawdzian ciebie po prostu. Mhm. Jak się poddasz, no to nie możesz mieć wtedy pretensji, że ci nie wyszło na mistrzostwach. Dokładnie, czyli najważniejsze jest, żeby się nie poddawać. O, dokładnie tak. Ja mam takie pytanie, czy można pogodzić sport ze szkołą, czy należy wybrać tylko jedno lub drugie?
Nie, oczywiście, że można. Tak jak tutaj wspominałyśmy, Małgosia skończyła swoje studia, ja jestem w trakcie swoich. I tak jak też wcześniej wspominałyśmy o tym, żeby w żaden sposób nie wybierać tylko jednej drogi. Są dwie, są trzy, ale żeby po prostu zawsze mieć tę drogę awaryjną tak zwaną, że jak po prostu wydarzy się jakaś kontuzja, która nas no niestety całkowicie wykluczy, to po prostu mamy szansę w czymś innym się sprawdzić, zrealizować, a nie, że po prostu świat nam się wali, bo coś się wydarzyło. Dlatego jak najbardziej trzeba nawet, tak uważam, godzić jedno i drugie i niczego nie zaniedbywać. To ja powiem nawet ostrzej niż Marcelina. Ja uważam, że jak ktoś trenuje i mam na to mnóstwo przykładów, z naszego środowiska dam sobie rękę odciąć, że Marcelina to zaraz potwierdzi, że sportowcy często gęsto mają lepsze wyniki niż ci, którzy mają dużo wolnego czasu, bo wiemy, że mamy godzinę na zrobienie zadań domowych, mamy godzinę na przygotowanie się do projektu i każda wolna chwila jest wykorzystywana naprawdę na 100% skupienia, bo my wiemy, że potem nie będzie na to czasu, a zrezygnować z treningu nie chcę, bo to się wiąże z innymi konsekwencjami. Ja miałam fantastyczny przykład ze strony swoich koleżanek, które były w SMS-ie z gimnastyki artystycznej. Cieszę się, że ja akurat nie trafiłam na gimnastykę artystyczną, bo wiem, czym się to potem kończy. To jest dużo krótsza kariera sportowa. Karate można trenować całe życie i tak zazwyczaj jest, że się trenuje do śmierci. Ale one wszystkie miały średnią 5-5, 5-6, kończyły szkołę z wyróżnieniem, a trenowały po kilka godzin dziennie, no bo ich kariera się kończy w wieku 23-25 lat. Jak ktoś jest starszy, to już mówią na niego babcia. Ale trenują, ja mam wrażenie, że one tylko trenują i siedzą w szkole. Trenują, siedzą w szkole, czasem coś zjedzą i może czasem się położą spać. I właśnie jak ktoś ma tak bardzo poukładany dzień, to nie ma czasu na to, żeby tracić zbędny czas. I właśnie dzięki temu, jak ktoś, no sportowcy sobie często wyznaczają wysokie cele, no to potem tak samo i w szkole. To jest, no nie będzie gorsze od ciebie, no nie? No nie mogę być gorszy od drugiej osoby, tylko staram się zawsze wykonać swoje zadanie jak najlepiej, łącznie ze szkołą. Więc tu będę naciskać na to, żeby jeżeli ktoś uważa, że nie można trenować i się jednocześnie dobrze uczyć, absolutnie nie. Moi uczniowie są tego też bardzo dobrym przykładem, gdzie teraz, no to jest moja duma wielu uczniów, gdzie kłócą się, kto ma wyższą średnią i o co, nie masz 6-0? No i ja nie mówię, żeby popadać w skrajności, absolutnie. Ja jestem po prostu z nich dumna, że oni są tak ambitni. Nie wolno popadać w skrajności, uważam, ale rzeczywiście uważam, że sport tym bardziej motywuje nawet do dobrej nauki. Czyli też właśnie wyćwiczyć sobie taką systematyczność, żeby... No na pewno. Ambicja przede wszystkim, to myślę, że tutaj daje, że też nie chcesz kogoś zawieść. Wszyscy na ciebie patrzą. No jak ja bym mogła spojrzeć, nie wiem, do kamery czy drugiemu człowiekowi w twarz powiedzieć, że wiesz co, ja reprezentuję Polskę, ale mam same jedynki, nie? No to co ja sobą reprezentuję? Ja mam reprezentować swój kraj najlepiej, jak potrafię, w każdym aspekcie. Ludzie ciebie na arenie międzynarodowej oceniają nie tylko przez pryzmat tego, jak wystartujesz, tylko przez to, co sobą reprezentujesz, w jaki sposób się z nimi porozumiewasz, czy w ogóle potrafisz z nimi mówić po angielsku, czy masz jakiś inny temat, a nie tylko jakiś błahy, no nie? Czy tylko możesz się wypowiadać na temat sportu. No właśnie to, co sobą reprezentujesz, oprócz tego jest często nawet więcej warte, niż nawet sam ten sukces czasami, który się osiągnie. Dokładnie. Też jeszcze mam takie pytanie, bo wiem też z własnego doświadczenia, bo chodzę do szkoły, to wiem, że jest taki właśnie duży problem wśród nastolatek, że właśnie bardzo często można zaobserwować, że się zwalniają z WF-u, nie chcą ćwiczyć, jakieś wymówki mają i właśnie jakoś tak nie potrafią się zmotywować do tego, to może jak właśnie zachęcić takie dziewczyny do tego, żeby nie rezygnowały ze sportu, z ćwiczenia? Mm-hmm. To jest pytanie, z którymi się zmaga wielu WF-istów i wielu wychowawców w szkole. Ja miałam okazję brać udział w pierwszej akcji w ogóle, akcji Stop Zwolnieniom z WF-u. Później wielu sportowców wzięło udział właśnie w akcji Stop z zwolnieniem z WF-u.
ponieważ ja trenuję karate, to tutaj nie ma przeproś, możesz ćwiczyć we wszystkim. Więc jak ktoś mówi, ja nie mogę ćwiczyć, bo mam dżinsy. No i co? I powiesz na ulicy komuś, że sorry, nie atakuj mnie, bo mam dżinsy? Mhm. Albo ktoś miał gips. No i to co? Powiesz sorry, nie atakuj mnie, bo mam gips? Nie ma absolutnie przeproś. Więc ja miałam tyle duży komfort, że mogłam w ten sposób poprowadzić zajęcia, że no, tak naprawdę karate można trenować wszędzie i nie jest potrzebne są tylko chęci. Druga sprawa, dlaczego w ogóle jest sport i dlaczego my się w ogóle ruszamy? Bo jeżeli ktoś chce, wiadomo, coś zrobić w swoim życiu, jeżeli chce się czuć dobrze, jeżeli chce się czuć chociażby wyspany nawet, jeżeli chce fizycznie czuć się dobrze, mieć jakby lepiej, żeby mózg mu pracował, musi mieć wysiłek fizyczny. Dlatego, żeby się przepompować chociażby, no nie? To nasza cała fizjologia mówi na ten temat. My musimy wprowadzić sobie wysiłek fizyczny, żeby lepiej działać jako fizycznie, jako człowiek. Więc jeżeli ktoś się zwalnia z WF-u, bo ma, nie wiem, bo ma tipsy na przykład, bo ma ładnie pomalowane paznokcie, bo mu się makijaż zepsuje, albo bo będzie spocony i nie ma się gdzie wykąpać, no to kwestia tego, żeby sam się umiał szybko zorganizować. Są bardzo proste rzeczy. Mokre chusteczki. Zabierzcie po prostu mokre chusteczki ze sobą do szkoły po WF-ie. Ja wiem, że czasami jest tak, że nie ma się gdzie toalety przeprowadzić. Makijaż. Zastanówcie się, czy wam jest potrzebny makijaż. No nie? No to po pierwsze, zastanówcie się, czy wam jest potrzebny makijaż, tak, który wam potem spłynie na WF-ie. A wiele razy się zdarza też tak, że zwalniacie się z WF-u, a potem idziecie na zajęcia, na które płacicie, na aerobik, na fitness, za który ciężkie pieniądze płacicie. Co za problem? Popracować z nauczycielem, sami przygotujcie sobie zajęcia z fitnessu. Przeprowadźcie, nie ma problemu teraz, żeby puścić sobie płytę, puścić sobie na rzutniku trening. Mamy mnóstwo dziewczyn, które prowadzą fantastyczne treningi w internecie. Co za problem zrobić to u siebie na WF-ie? Kwestia tylko dobrych chęci. Jeżeli dokładnie. Chcecie mieć fitness na WF-ie, chcecie mieć body ball, chcecie mieć, nie wiem, fat burning, cokolwiek, zróbcie to sobie same. Co za problem zapracować z nauczycielem? On się tym bardziej ucieszy, jeżeli każda z was poprowadzi jedno zajęcie w ciągu roku na przykład. Ile możliwości może być, tak? Więc kwestia właśnie tego, żeby dopracować się, porozmawiać z nauczycielem, wyjść z taką ideą, żeby te zajęcia były takie, jakie sami byście chcieli, żeby były. Wiadomo, że pewne rzeczy trzeba zaliczyć, no nie, bo jest program. Okej, zróbcie to, zaliczcie, ale niech ten WF sprawia wam przyjemność i niech on jest dla was frajdą, satysfakcją, że coś robicie też dobrze, no nie, bo jest temat, który można zrobić też dobrze, a nie tylko go odpękać. Dokładnie tak. Myślę dokładnie tak samo. Tym bardziej, że tata jest nauczycielem WF-u i u niego na zajęciach nie ma osoby niećwiczącej. Mhm. Po prostu nie ma. Ktoś przychodzi, nie ma, tak jak właśnie wspomniałaś, że nie ma butów, no dobra, na bosaka. Nie masz spodni, no dobra, masz dżinsy. Więc zawsze jest ta droga wyjścia. Myślę, że to też zależy właśnie bardzo dużo od chęci, bardzo dużo też od nauczyciela, żeby wyjść do tych osób, które się nie chcą ćwiczyć na tym WF-ie, żeby w jakiś sposób po prostu je zachęcić, żeby one same po prostu zrozumiały, że no sport to jest zdrowie. Oczywiście ten wyczynowy jest już trudniejszy, bo to już jest inny temat, ale ten sport dla samego sportu, dla samego zdrowia jest bardzo istotny i bardzo ważny. I każdy, myślę, że każda osoba powinna sobie zdać z tego sprawę i sobie to uświadomić po prostu. I myślę, że też wracając do tego WF-u, z racji tego, że miałam sposobność pracować z młodzieżą przez chwilę i robię to na co dzień, ja im przypominam, że wasze życie zależy od was. To, co w nim robicie, zależy przede wszystkim od tego, sami jak do tego podejdziecie. Jeżeli chcecie zmarnować te ileś godzin w tygodniu, bo jest WF, no to jak będziecie starsi, ja wiem, że to jest często tak, mówię, o dobra, znowu gada to samo, no nie? Ale ja już teraz mam 30 parę lat, i myślę sobie tak, gdybym miała tą wiedzę, którą mam teraz, miała ją w gimnazjum, podstawówce, liceum, ja nie mówię, że ja robiłam mało, bo może nie robiłam mało w porównaniu z innymi, ale zrobiłabym na pewno jeszcze więcej. Mając tą wiedzę, którą teraz mam, na miejscu w waszym wieku robiłabym jeszcze więcej. No i kwestia tego,
pytanie jest takie. Ja wiem, że bardzo dużo zależy od nauczyciela, to co Marcelina powiedziała, ale jeżeli wasz nauczyciel nie ma takiej pasji, to wy weźcie sprawę w swoje ręce we współpracy z nim i zróbcie coś, żeby to dla was był fun. No i tak bym podeszła raczej do WF-u. Skoro ktoś może uwielbiać biologię, ja na przykład uwielbiałam biologię, ktoś może uwielbiać fizykę, chemię, to ktoś może zrobić tak, żeby ten WF też był naprawdę fajną sprawą i żeby każdy chodził na niego z radością. No, także zachęcam właśnie do tego, żeby wziąć sprawę w swoje ręce. Bo to wasze zdrowie. Wasze ciało i to wy będziecie się nim, wy macie je na całe życie, dostaliście jedno ciało na całe życie. Jak je zmarnujecie, ciało, no to i życie będzie słabsze, no nie? Jak zmarnujecie życie, no to co mam wam powiedzieć? Tyle od nas, tak? To widzimy jeszcze, że na stole leżą jakieś medale, pasy, może by pani coś opowiedziały o tym? Jasne. Oczywiście nie mogło zabraknąć medalu, który jest z zeszłego roku z letniej uniwersjady. To jest właśnie złoty medal Mistrzostw Świata Studentów, czyli uniwersjada. Niespodziewany, wymarzony. Wcześniej, na wcześniejszej imprezie, czyli Mistrzostwach Europy, zdobyłam brązowy medal, który przeznaczyłam właśnie na dla pani Gosi, która po prostu choruje i chciała mi w jakiś sposób pomóc. No i długo nie musiałam czekać. Przekazałam medal jeden i tak naprawdę po niecałym miesiącu zdobyłam złoto. To też nie... No dla mnie to było po prostu no, kosmos, bo to nie dość, że medal, kolejny rekord życiowy. Byłam sama na zawodach, oczywiście bez trenera. Mieliśmy jeszcze wcześniej tydzień taki obóz, który miał nas zaklimatyzować po prostu do tego klimatu, bo to był Tajwan. Więc musiałam sobie jakoś sama poradzić i to była taka próba troszeczkę dla mnie. Musiałam po prostu się usamodzielnić w pełni. I to przyniosło efekt i oczywiście różnica czasowa, tata na laptopie, pełno emocji, kontaktu brak, bo to wiadomo, ja jestem na zawodach, jest jeszcze coś takiego jak kolorum, mieliśmy dwa akurat, gdzie ten po prostu oczekujemy na start 2 godziny przed startem, więc też musimy sobie wszystko zgrać. No i po zawodach oczywiście pełno emocji, łez, tata zdziwiony, tak naprawdę przeszczęśliwy, więc no to jest bardzo ważny dla mnie medal. Kolejny medal, który został no oczywiście zdobyty w Lublinie w obecnym roku, Mistrzostw Polski. Tak jak wcześniej wspomniałam o tych problemach, o kontuzji i tak dalej, a mimo wszystko udało mi się obronić tytuł Mistrzyni Polski, także to jest równie cenny dla mnie medal. No i medal, który jest dosyć nietypowy. Jeszcze nigdy takiego nie miałam. To było zorganizowane w moim mieście 100 km dla Niepodległej. W październiku biegaliśmy. Każdy, było 100 uczestników, każdy biegł po prostu na po kilometrze. No i to był, miał być bieg troszeczkę rekreacyjny, treningowy, żeby po prostu przebiec ten dystans, ale się okazało, że zajęłam 3. miejsce w ogólnej klasyfikacji kobiet, więc to było totalne kolejne zaskoczenie. No także nie spodziewaliśmy się tego, ale tym bardziej się cieszę, że jako lekkoatletka i jako oszczepniczka byłam 3. I ostatnie starty, już startować jako zawodnik nie będę, dalej będę realizować się jako trener. I jest to ostatni medal Mistrzostw Europy, zdobyty, tak jak Marcelina, też trochę tutaj inspiracja jest. Ja nie mówię po kontuzji, ale to jest medal, który zdobyłam po urodzeniu córki. Czyli po urodzeniu dziecka, jakby tę osobę, która będzie reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy, udało mi się dostać na Mistrzostwa Europy i jeszcze potem udało mi się wygrać. To powiem, że to był taki no, medal, który zwieńcza, myślę, te całe... No, ponad 25 lat pracy, które się pokazują właśnie w pasie, który tutaj akurat przywiozłam ze sobą. I ten medal będzie też przeznaczony na licytację. Tego jeszcze nikt nie usłyszał, słyszycie to po raz pierwszy. Też będzie przeznaczony na licytację, na którą wybierze właśnie, na jaki temat będzie przeznaczona licytacja, wybierze IPP. Jeszcze powiem wam o pasie. Pas dla karateki to jest dość ważna sprawa. Ten pas to był prezent urodzinowy. On jest. Dlaczego on tak wygląda? Z dwóch powodów. On jest już dość stary. A druga sprawa, on był
jest z jedwabiu i on się po prostu tak wyciera. To nie jest tak, że ja codziennie rano jadę na klamce, bo tam się śmieją, że Pumeksem jest wytarty. Nie, on rzeczywiście jest zużyty. To był prezent od mojego przyjaciela z Japonii. Na nim było napisane Małgosia i droga karate tradycyjnego, a to jest pas, który, w którym właśnie te wszystkie największe sukcesy się udało zdobyć. Więc na razie zostaje na moich biodrach. Kiedyś jeden pas poprzedni, który miałam, w którym też wygrałam Mistrzostwo Europy, też został przeznaczony na licytację. No taka dość bardzo przyjemna kwota została za niego zebrana, ale może kiedyś trafi właśnie też na licytację. Pomyślimy jeszcze. Co mówię, jeszcze tak się śmieję, taki kubek, w którym organizowaliśmy Mistrzostwa Polski. To takie są gadżety, które sportowcom w karate bardzo, bardzo pomagają. To jest kubek, żeby się napić naprawdę porządnej ciepłej herbaty, czasami kawy. No i pas, który nas nie opuszcza. A wracając do medali, to jest właśnie... One są i prawda jest taka, że to jest bardzo miło stać na podium, ale tak jak Marcelina też wcześniej powiedziała, ważniejsze jest to, co się dzieje z tyłu za podium, bo to, że się wchodzi i usłyszysz hymn narodowy i że ktoś jeszcze go z tobą śpiewa, że ktoś tobie kibicuje i czuje, że to jest zrobione dla Polski, to jest zupełnie co innego. Ale rzeczywiście najważniejsze jest to, co się dzieje, zanim się stanie na podium. To dziękujemy Wam bardzo za udział w programie i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia. Dziękujemy serdecznie.